serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina czwarta, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, jest godzina szósta, a więc zaczynam poszukiwania. Zrobiłem dosłownie od między 5 metrów. Już mam jakiś sygnał. Na skali tak około 46. Widać na wykresie 2D jakiś okrągły przedmiot. Spróbujemy to wykopać. O, dzisiaj ta ziemia trochę twardsza jest. Jeszcze bardziej troszkę z tej strony zapewne, bo głęboko nie jest ten obiekt. Już wyszło. Dzisiaj sobie ściągnąłem sprężynkę z krycika, bo trochę wkurzająca jest. Mota się. I to jest strata czasu. Rozpątywanie tej sprężynki. Coś jest tutaj. Patrzcie. Coś jest. Aha. Ciekawe, co to. Na pierwszy rzut oka przypomina mi to jakąś spinkę od mankietu. Ale nie mam pojęcia, co to może być. Spróbujemy to na mokro troszeczkę oczyścić. Przyjechałem na dobę dobrego kopania. Dzisiaj spędzę tutaj 2,5 godzinki na tym polu z kamerką. Później pojadę na takie prace poszukiwawcze razem z muzeum Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ale tam kamerki nie będę włączał. Wiadomo z jakich względów. I jutro rano też przyjadę tutaj na 2-3 godzinki. Nie wiem, co to jest. Może spinka od makietu. Teraz trafiłem taką rozwaloną łuseczkę z Mosinka. Teraz w głębokości 10 cm wyszła taka łódeczka od Mauserka. Proszę bardzo, troszkę jest zdeformowana, ale tak czy tak fancik wojenny cieszy. Przynajmniej pole będzie trochę czystsze, bo teraz znalazłem i zabieram z tego pola taki kątownik. Złomu trochę też dzisiaj nakopię, ale przynajmniej pole będzie czyste, jak mówiłem wcześniej. Trafiłem pierwszą monetkę. Takie jakieś maleństwo zielone. Chyba to będzie borotyneczka. Tak mi się wydaje. Spróbujemy to troszeczkę namoczyć. Tak, borotynka, ale strasznie wytarta. Mały zielony krążek.
coś takiego chyba rolniczego znalazłem. Jakiś mosiąc. Będzie na złom. Coś trafiłem. Zaraz sprawdzimy, co to może być. Wydaje mi się, że to jakaś plomba, ale zaraz umyjemy i będzie wiadomo. Tak, chyba plomba. Jest jakaś liczba. Trafiłem kawałek jakiegoś guzika, tak mi się wydaje, że to guzior był. Niestety stan, jak widzicie, bardzo słaby. Tutaj było uszko, ale niestety jest urwane. Ciekawe, co to był za guzik. No tutaj jakiś herbowy, bo jakaś tarcza herbowa się pokazała. Tak, herb nawet widać. No szkoda, że nie cały. I takie żelastwo teraz znalazłem. Nie wiem, co to może być. Wał od jakiegoś motoru, czy co? I wyszedł w końcu jakiś czubeczek dawno. Taką militarkę akurat kopałem. Trafiłem kolejną rzecz. Wydaje mi się, że to będzie następna plomba, taka sama. Tak, jest jakaś liczba. 1, 2, 4, 8, 6. I czy widać tutaj tego orzełka carskiego? Widać. Widać. O, i super. Fajna plomba. Nie zbieram plomb, ale mam ich całe pudełko. Znalazłem jakąś monetkę, nie za dużą. Umyjemy ją. I zaraz się sprawdzi, co to może być. No, ciekawostka. Ranty takie możliwe, że to będzie jakaś nowsza moneta. Tak. Jeden grosz. Tak mi się wydaje. Pozaklejony strasznie. A teraz mój mały pomocnik przyniósł mi monetę, którą znalazł. I to jest jedna druga kopiejki. Pierwsza jego moneta. Mam kolejną monetę. Zaraz sprawdzimy, co to może być. Jeszcze z godzinka i ciemno się zrobi. Co to może być? Oj, oj. Za dużo to nie widać na niej. Może na podsumowaniu się rozszyfruje. Namierzyłem jakiś sygnał. Patrzcie, w zasięg wchodzi tak z 20 cm. 66 ID. Około 20 cm głębokość wskazuje wykrywacz. Wyszło. Coś takiego. Ale co to może być? To chyba jest coś nowszego, rolniczego. Powoli się ciemno robi. Może na kamerce nie widać tego, ale troszeczkę kamerka rozjaśnia ten obraz. A ja tutaj trzecią plombę już dzisiaj znalazłem. Znów. Jakiś numerek, tylko nie widać go do końca. Tutaj jest trochę porysowana ta plombka. Ale orzełek carski jest. Nawet fajne te plomby. Drugi dzień poszukiwań. Jest godzina 5:30. Jak widzicie, dopiero słoneczko tutaj budzi się zza horyzontu.
Przeszedłem jakieś 70 metrów. W międzyczasie były jakieś śmieci i tutaj coś znalazłem w tej grudce ziemi. Ten obiekt był gdzieś na 10-15 cm. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Chyba jakiś kolesoniak. Tak mi się wydaje. A może nie. Tak, kalesonia. Proszę bardzo. Kalesonia o świcie. Teraz wyszedł taki oto czubeczek ołowiany. I wykopałem chyba coś z tego dołeczka. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Coś okrągłego. Zaraz sprawdzimy. Może jakiś guzior. Tak, guzik. Łóżko widać. Łóżko jest z drutu. Ale niestety to tylko jest część guziczka, bo wydaje mi się, że to był guzik wielowarstwowy. I tylko sam spód tego guzika jest. Szkoda. Namierzyłem kolejny obiekt. Zasięg chodzi tak z 30 cm. Spróbujemy to wykopać. Na skali ponad 50. Trochę wieje dzisiaj. Dobrze, że mam dwie kurtki, to sobie dłuższą założyłem, bo mało przyjemnie jest. Już jest namierzone. Jest jakaś moneta. No, słoneczko już tutaj przebija się przez drzewa. Jest jakaś monetka, trochę zaklejona. Zaraz spróbujemy ją namoczyć. Zieloniutka, ale jak widzę, stan nie za super. No niestety nic nie widać na niej. Może na podsumowaniu się rozszyfruje. Tutaj? Kurczę. Nie wiem, ja tu widzę orzełka jakiegoś, ale może mi się tylko wydaje. Z widy może mam poranne, przed śniadaniem. Mam kolejny namierzony sygnał. Zasięg chodzi tak z 15-20 cm. Ponad 80 na skali. Jest dosyć głęboko. A więc kopiemy. Już wyszło.
chyba tutaj jest jakaś moneta. Zaraz sprawdzimy. No niestety duży zielony krążek. Nic na tym nie widać. No może. Może to być kopiejka jakaś. No tak mi się wydaje. Coś znalazłem z tego dołeczka. Wygląda mi to na jakiś guzior. Ale niestety nic na nim nie widać. A szkoda. I trafiłem kolejny czubeczek ołowiany. Ten tymczasem jest taki zaokrąglony bardziej. Trafiłem jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to może być. Może uda się rozszyfrować. A może i nie. Tak. 5 groszy z drugiej RP. Rocznik raczej teraz nie. Mam namierzony kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 30 cm. Na podglądzie 2D. Jakiś okrągły przedmiot. Zaraz spróbujemy to wykopać. Nie był głęboko, bo na skali wskazywało do 10 cm. O, jest. Jest jakaś moneta. Zaczyna mi kamerka świrować, bo jest zimno i zaczyna się wyłączać. I może być problem dzisiaj już z nagrywaniem. Chyba jedna, druga kopiejki. Tak. Trafiłem jakąś monetę. Wydaje mi się, że to będzie PRL. Kamerka ponownie się na chwilę włączyła. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wpadu. Jak widzicie, i tym razem sporo to wyszło, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, i tym razem udało się troszeczkę to nakopać. Zaczynamy od góry i od lewej. Kawałek jakiegoś sztućca, jakieś zapewne łyżeczki, takie malutkie, tak mi się wydaje. Łuseczki karabinowe, czubeczki ołowiane. Kawałeczek łódeczki takiej zniszczonej od mauzerka, ten przedmiot. Tak mi się wydaje, że to będzie kawałek jakiejś ceramiki. Patrzcie, to było chyba jakieś naczynie gliniane, zostanie przekazane dla konserwatora. Lecimy dalej. Monety współczesne, 1 grosz, 1 złoty, 5 groszy, 49 rok, 5-groszówka z drugiej RP, ale rocznik nieczytelny. Boratyneczka. Tutaj mamy Krajcara, ale niestety nic nie jest na nim widoczne. 3 monetki całkowicie takie nierozpoznawalne. Wyszło 5 guziczków, ale widzicie, takie bardzo, bardzo słabe te guziczki i w częściach. Tutaj na tym widać jakiś herb. Ale niestety nie zidentyfikowałem tego guzika na butonarium. Ten przedmiot. Wydaje mi się, że to będzie jakaś spinka od mankietu. Tutaj chyba coś było w środku. Jakieś wypełnienie. Lecimy dalej. Kopiejki teraz będą. Jak widzicie, tutaj wyszło ich w sumie 5. Stany
jak widać, bardzo słabe, ta jest taka uszkodzona. I na sam koniec trzy takie fajne plomby z tyłu z orzełkiem carskim. Nawet dobrze widocznym. Ciekawostka taka. O, na tej najładniej widać. Może będziecie dobrze widzieć. Jak widzieliście w trakcie filmu, padła mi kamerka, bo niestety pogoda drugiego dnia była bardzo słaba i po prostu kamerka przy tej wilgotności zamarzała mi. W międzyczasie byłem na poszukiwaniach wspólnie z Muzeum imienia Stanisława Staszica w Hrubieszowie i tutaj na zdjęciach widzicie dwa srebrne denarki, które udało mi się odnaleźć podczas tych poszukiwań. Kolejny wypad bardzo owocny. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!